W kinie Cinema 3D w Kłodzku, oprócz bogatego premierowego repertuaru filmowego, od paru miesięcy z powodzeniem organizowane są cykle pod nazwą Kino na Szpilkach. To jest trzecia już edycja naszego nowego cyklu Kino na Szpilkach. Dzisiaj w przeddzień Dnia Kobiet musieliśmy zrobić taką imprezę. Impreza rozwija się z cyklu na cykl, jest coraz więcej chętnych, uczestniczek oczywiście. Puszczamy na salę, chociaż były wyjątki, też mężczyźni się pojawiali, ale chcemy, żeby korzystały z tego same panie. W holu kina na panie czekała miła niespodzianka, ponieważ mogły one skorzystać z zabiegów upiększających, konsultacji dietetycznych oraz kosmetycznych. Dzisiaj prezentujemy nowości kosmetyczne, między innymi wodę Sensuel reklamowaną przez Małgosię Sochę. Dodatkowo z najnowszego katalogu kremy Eniu Vital przeznaczone do skóry młodej 25+. Jak długo trzeba używać te kremy? Czy to jest na taką już skórę zniszczoną? Jak to wygląda? Znaczy kremy dobieramy w zależności od tego, jakie mamy dłonie. Jeżeli mamy dłonie zniszczone, bierzemy bardziej regenerujący krem, tak? Jeżeli smarujemy, nie wiem, jest zima, jest zimno, bierzemy krem, który dodatkowo ochroni nam rączki przed mrozem. Także to jest indywidualna potrzeba klientki. Oczywiście możemy indywidualnie dobrać podczas małej rozmowy. W jaki sposób można się z Państwem skontaktować? Najprostszy sposób to wejść na Facebooka, wyszukać profil Avon Kłodzko i tam można się ze mną skontaktować, napisać wiadomość, poprosić o poradę bądź katalog. Oczywiście odpowiem, skontaktuję się, nie ma problemu z tym. Firma Oriflame, co Państwo prezentujecie? Mamy takie bezpłatne warsztaty kosmetyczne z pokazem, jak kobieta powinna robić sobie makijaż dzienny i wieczorowy. Dodatkowo mamy też pielęgnację dłoni i paznokci. Można nas znaleźć na Facebooku na Ori Kłodzko, wpisać sobie ze spacją. I wtedy też dajemy tam różne terminy nowe i pokazujemy, gdzie można nas znaleźć. Super, rewelacja. Powinny być takie częściej imprezy. A czy była Pani wcześniej już na takiej imprezie? Nie, pierwszy raz jestem, tak. A skąd Pani się dowiedziała o tym? Z internetu. Z internetu? Tak, dokładnie to przyszła do mnie oferta na maila z Tuskina. I dzisiaj tutaj są różnego rodzaju stoiska. Czy jakimś Pani uczestniczyła? Tak już bardziej namacalnie? Nie, namacalnie nie, bo tam są jednak duże kolejki i trzeba czekać. Ale mam różne oferty pozbierane, także na pewno coś wykorzystam z tego. A które jest takie ciekawe dla Pani? Ciekawe są stoiska na przykład, mogę wymienić konkretną firmę, tak, z Oriflame'u i z Avonu, a także ta szkoła kosmetyczna, bo to jednak można sobie spróbować wszystkiego i... Panie robią super makijaże, robią panie paznokcie, dbają o nasze dłonie, także super. No impreza jest bardzo udana i bardzo trafiona z tego względu, że kobiety mogą znaleźć dla siebie ciekawe na przykład usługi kosmetyczne, nie tylko kosmetyczne, ale i również takie doradcze. No i oczywiście można się razem spotkać znajomych, koleżanki z lat, ja na przykład spotkałam. No i wykonany mam na peeling na dłoni, z czego jestem bardzo zadowolona i przy okazji możemy obejrzeć sobie fajny film. Przed projekcją filmu odbył się pokaz tańca zumby. Na czym ten taniec polega? Zumby, tańce latynoamerykańskie, międzynarodowe i prowadzimy utwór do muzyki. Później inny utwór muzyczny, inna choreografia. Do każdego utworu jest odpowiednia choreografia. Następnie konkurs bardzo podstawowej wiedzy filmowej. Ulubiony film, który ostatnio obejrzałem i chciałabym tak zareklamować tutaj wszystkim, na który warto wybrać się może do kina, czy zobaczyć w telewizji, jak już tam premiera miała, była jakiś czas temu, ale zagraniczny. No to może ja zaproponuję film Quentina Tarantino. To będą Bękarty Wojny. O. Bękarty Wojny, tak. Tarantino, no. Pani z miosiczką Tarantino? Tak, oczywiście. Czekam bardzo na Django teraz, ale niewątpliwie no, dużo krwi, dużo tak mięsa, prawda? I takie kobiety piękne i ci faceci tacy szatkowani. No. Mamy bardzo dobrych sponsorów, przygotowali świetne nagrody wartościowe.
dla pań. Zapraszam na następną edycję. Będzie, ja przygotuję wtedy taki konkurs specjalny ABC czy coś w tym stylu, ale już, bo widzę, że tutaj przychodzą panie dobrze przygotowane. Uwieńczeniem tego cyklu Kina na szpilkach był przedpremierowy pokaz filmu produkcji amerykańskiej z gatunku komedii pod tytułem Trener bardzo osobisty. Premiera tego filmu na ekranach polskich kin zapowiedziana jest na 8 marca. Następną imprezę w tym cyklu dla pań zorganizujemy w okolicach Dnia Matki, czyli około 26 maja. Jest już zarys, nie chcę jeszcze zdradzać szczegółów, będzie troszeczkę inaczej rozegrane, ale też już teraz chcę zareklamować tą imprezę w okolicach Dnia Matki, kolejna edycja Kina na Szpilkach.